Premier Ewa Kopacz poinformowała w Krynicy, że rząd przygotował już projekt przyszłorocznego budżetu, który nazwała prorozwojowym i odpowiedzialnym. Jego punkty to na przykład po 1000 zł na każde dziecko, czy fundusze na dokończenie i budowę nowych dróg. Jak powiedziała, wbrew krytykom, pod koniec września ma się zakończyć budowa gazoportu i wkrótce ma tam wpłynąć pierwszy statek. Premier odniosła się też do problemu imigrantów. Podkreślała, że pomaganie im to kwestia przyzwoitości. Przyznała jednak, że Polski nie stać na przyjęcie imigrantów zarobkowych, ale uchodźcy mogą liczyć na wsparcie. Dodała, że nasz kraj w razie zaostrzenia konfliktu na Ukrainie może się znaleźć w podobnej sytuacji jak dziś kraje południowej Europy i na to musimy być przygotowani.